Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka i tak, zaczynam stąd, ponieważ tak, atakowałem tutaj niektóre potworki jeszcze. Tam ostatnio byliśmy w tej jaskini właśnie. I ostatnio na kanał właśnie wrzuciłem odcinek z Call of Jars, ponieważ go nagrałem już bardzo go wcześniej. A właśnie Gothica w ogóle nie nagrywałem, ponieważ no... Nie chciał mi się za bardzo, wiecie, tak powiem wam. I od dzisiaj już będzie Gothic właśnie rzucany może, ale też tak myślę... Będzie też rzucany Call of Jars właśnie, ale to... Często, bardzo często, bo chcę skończyć jak najszybciej go, jak tak mówiłem wcześniej jeszcze. Chcę go bardzo szybko skończyć i mieć już spokój właśnie z to serio i później zaczynamy właśnie Wormsy Revolution. A później sobie pomyślimy, co będzie na kanale jeszcze, co jeszcze będę nagrywał, ponieważ chcę najpierw, jak mówiłem, skończyć wszystkie te serie, które skończyłem. No wiecie, między innymi właśnie Call of Jars, co tam jeszcze, no i te dwie właśnie jeszcze. I Wormsy właśnie, ja nie pamiętam już, co jeszcze zacząłem i nie skończyłem właśnie, chyba The Evil Within jeszcze. To sobie skończymy spokojnie, bo już prawie zaraz będzie rok, jak nie nagrywałem tego. Coś takiego będzie już, nie więcej. Właśnie jeszcze tak myślałem na jeszcze, żeby sobie wznowić. Już też rok minął od tego. Prawie. Bo jeszcze chyba ze 3 miesiące brakuje jeszcze do tej serii. Chyba tak, nie pamiętam już, kiedy ja zacząłem ją nagrywać. Mniejsza z tym, wiecie. Kurde, w kreaturę wyświniano. Kurde, wybrudzone. Ale dobra, mniejsza z tym. Działa. A i tak będę musiał chyba sobie zmieniać, bo niektórych przycisków już nie widać. Na przykład, nie wiem, alta i kontrola nie widać właśnie już. I prawie już shifta nie widać. Nie wiem, czy widzicie. Ale nie, prawda, wy nie widzicie tego, prawdaż. Ja tylko widzę. I chyba tylko tyle właśnie tych znaków już tak poznikało. A, jeszcze literka A właśnie. Bo często też gram właśnie w Eurotrucka, wiecie? W WASD. Tak? Jeszcze coś. Chyba wszystko już. Spacja mam do dupy też już. Oj. Przepraszam. Spryciarze.pl. Wow, skąd ty tą stronę znasz? Reordian, coś ty. Przecież ta gra była, kurczę, 12 lat temu robiona. A ta strona, nie wiem, kiedy powstała ta spryciarze.pl. Nie wiem. Mniejsza z tym, bo ja i tak na tą stronę nie wchodzę i tak nie. Jeśli chodzi o te budynki, tak? A, jeszcze tutaj skończymy sobie misję już pewnie. Jako swoją kryjówkę. Mądry wybór. Tak. Tam będą właśnie te smoki też. Orkowie chyba i to będzie praktycznie już koniec gry. Ale jeszcze nam trochę brakuje do tej koniec gry. Jeszcze trochę. Czekajcie, co my sobie tu... Czekajcie, najpierw sobie pozwiedzamy tutaj. Ja już tu trochę tych potworków wybiłem też przed nagraniem jeszcze. Troszkę pozbieram też właśnie... O, nie pokazałem wam właśnie jeszcze. Mam tu jedną miksturkę, nie wiem czy skąd ona była. Tu sobie trochę już nazbierałem tych roślinek. No może starczy, nie wiem. Troszkę ich jest, ale to no... Mało jest znowu. Ale trochę mamy ich. O właśnie, niebieski, bez mam też. Tylko jeden, bo trochę musiałem zwiększyć sobie ten... jak to się nazywa? O, przecież tu byłem, już wszystko wyzbieram. Jeszcze skórę trolla była. Heh, beka. Czekajcie, tylko nie wiem, którędy teraz iść, wiecie? Bo nie chcę, żeby tam harpy mnie atakowały za bardzo. Dobra, pójdziemy tędy jakoś, czekajcie, tędy, tam był zębacz, też go pokonałem. Już powiem wam szczerze, że zębacz to dla mnie już jest słabocha. Słaby jestem zębacz w ogóle. Zębacze co słabi już dla mnie. Harpie. Harpie jeszcze tak też mogę zaatakować je, ale dużo mi odejmuje też żyć troszkę. Zębacz to tak powiem wam, nie odejmuje mi dużo. Ale no niestety trzeba jeszcze się troszkę nauczyć się tych. Bo co rozdział, znaczy co poziom, mi się wydaje, że będzie jest coraz silniejszy, ale z drugiej strony nie wiem właśnie, wiecie, czekajcie, te gobliny są tutaj? Wow! Jaki słaby goblin, ja pierdziu. Gdzie ten goblin jest? Tu. Czekajcie, bo ja nic nie widzę. O, tu! O, mamy roślinki! No! Widzicie, jak pięknie. Tylko, żebym nie spadł, kurde, teraz. Fuck. Tak myślę sobie już dzisiaj... Kurde, nie ma harpii? Dziwne.
Powinny być u tej harpie przecież. A w ogóle dobrze idę? Przede wszystkim? What? Czekajcie. What the fuck? Nie wiem. Którędy droga w ogóle nawet prowadzi do tego? Tędy? Zaraz, ja się tu pogubię, powiem wam szczerze, w tym miejscu już. Okej, dobra. Kurde, które? Tędy? Nie wiem. Zaraz zobaczymy, wiecie, bo... Nie jestem... Już nie pamiętam za bardzo już tego miejsca, wiecie. Nie wiem, czy tu coś w ogóle jakieś potworki będą silniejsze. Ale mam nadzieję, że nie będzie. Chyba tutaj, ale... No nie wiem, nie powiem wam, czy to tutaj, czy nie tutaj, bo nie pamiętam już, bo to był ponad już, jak mówiłem wcześniej już. We wcześniejszych odcinkach. Kurde, nie pamiętam już. Czekajcie, bo tam musi być tuzin harpi chyba. Nie pamiętam, nie widziałam dobrze, ile tych harpi było. Mogę ich zaatakować, ale... chciałem wam pokazać, ile odejmuję im. Chrząszcz. Czekajcie. Widzicie? Znajoma droga. To nie tędy jednak. Ty, tędy można... Czekajcie, w ogóle gdzie my jesteśmy? Czekajcie, bo my jesteśmy tu. A to trzeba iść. Aha, pomyliłem się. Dobra, mam już drogę. Dobra, fajnie. Dobra, pogubiłem się, kurczę. Dlaczego nie mogę tego wziąć? No, bierz ten bez. Bez sen, ale beka. Nie mogę wziąć nawet beza. Znaczy, bza. Nie wiem, jak to się mówi. Dlaczego nie mogę nic wziąć? Ej. What the fuck? O co kaman? Czekajcie, wczytam grę i... Czekajcie, wczytam grę i zobaczę, czy da się to w ogóle wziąć, bo nie wiem, dlaczego się nie da wziąć tego. Dziwne. O, mogę, dobra, fajnie. Się gra zbugowała pewnie. Ale kto wie, nie wiem. No wiecie, gry się bardzo lubię bugować, bardzo. Crashe i tak dalej. Nie, tu są gobliny, ja nie jedę. Ja pierdzielę tych goblinów. Idziemy dalej. Właśnie, to znajoma droga. Kurczę, już wtedy szliśmy z tym. Z Jackiem. Z Jackiem. Z Jackie. To nie ten. O, tu mamy pol... O, mamy jeszcze... Wow, ile mamy tu roślinek, jeśli znajdziemy po drodze. Wow, fajnie. Fajnie. Dobra, czekajcie, to jednak nie tędy droga. Bo my, czekajcie. Nie poznaję tej drogi za bardzo znowu. What the fuck? Aha. Teraz już się pogubiłem, powiem wam szczerze. A nie, dobra, tędy był. A, dobra, dobrze, idziemy, dobrze. Bo się pogubiłem znowu. Oj, tu można się pogubić w tym miejscu, w ogóle w tym mieście, tym zatopionym, o, jak można powiedzieć, tak. Jak ci magowie mówią, o. Zatopione miasto. Czekajcie, tylko żebym się teraz nie pogubił. Bo to trzeba iść. Tędy. Tak jest, tędy trzeba iść. I tu są właśnie te głupie kurde harpie, wiecie? Spierdzielaj stąd, kurde, nie cierpię ich. No suko ty. Się pięknie? Dobrze jest! Coraz lepiej, tylko żebym nie spadł, kurde, stąd. Spierdzielaj stąd. Ale pięknie wstaje, widzicie? No, mi się to podoba taka walka. Zajebiście jest. Dedaj. Jest, 18 poziom mają. Powiem wam, że... Czego tu nie znajdę. Że są trudni nawet. Dobra, jest! Mamy... Pięknie, widzicie ile odjąłem jej? Elegant. Wow. Suko ty. O, właśnie tak najlepiej atakować ci. Wiecie, żeby one były do dołu skierowane. Bo jak Bezi jest na przykład po tym, jak widzieliście. Bezi nie da rady w ogóle je atakować jej. No widzicie? O, to o, właśnie o coś takiego, bo Bezi stoi na górze, a ona na dole, o. I to właśnie jest dobra szansa na zaatakowanie jej.
I tam mamy jeszcze, co my tam mamy? Troll. I co my tam mamy jeszcze? Troll i czarny goblin, tak? No dobra, okej. Nie wiem, jakie mamy szanse z trollem, wiecie? Zaraz zobaczymy, zapiszę sobie gierkę. Tylko przydałoby się, nie wiem, czy damy radę tego czarnego goblina zaatakować, wiecie? O, tu goblin, o, the fuck! O Jezu, tu troll był! Ja pierdzielę! Oh my god! On leci za mną, ten troll? Czy nie? Czy on ma mnie w dupie? Czy co? No chodź tu! Aaaa! Kurde! Jezu! Kurde, dlatego nie lubię tutaj tego miejsca, ponieważ tak, jak widzicie... On tędy przejdzie? Przejdzie czy nie? Się zaklinował! Ha, ha, ha. Ciota, ja pierdzielę, nie mogę! Kurde, dobre jest troll! Widzicie? A! Nie! No nie wierzę. Wow, wow, ja się boku, ja się sykam tego gole, trolla. Kurde, mogłem wziąć, ale nie mam tego, czaru, strach właśnie. Nie mam właśnie tego, a czekajcie, bo coś ostatnio... Mam, pięknie, tylko nie mam, kurde, many znowu. Aj, aj, aj. A w dół, nie będę już kończył. Mamy 3 mana, trzeba ile trzeba mieć do tego? 5, kurde. Fuck, nie mam many, kurde, ja zużyłem ostatnio na... Oh my god! Aj, czekajcie, tam mamy domek. Wiem, mam pomysła, czekajcie, wrócimy się do tego domku eremity i się prześpimy. O, i będzie właśnie zwiększone życia będą i właśnie będą zwiększone... Czekajcie, dobrze, idę dobrze. I będą zwiększona właśnie mana będzie do końca, no cały pasek będzie właśnie. Właśnie ja tak robiłem wtedy, co atakowałem tego orka, wiecie, szamana tego, co tam siedział w tym... w tym domu, w tym, tam gdzie te... Jak szliśmy do tej ostatniego domu, tam właśnie on siedział, ten ork, i właśnie ja tak atakowałem, ponieważ nie miałem wtedy żyć, znaczy nie miałem, oj, co ja mówię, żyć. Właśnie miksturek nie miałem i tak atakowałem go sobie i to było nawet fajne. Podobała mi się ta walka z tym orkiem, ale trochę pomyślałem właśnie też... no, trochę trzeba było na... Jak to się mówi? Jeju. Zapomniałem słówka, kurczę. Jeju. Ajajaj, zapomniałem słówka, kurde, serio. Trzeba było, kurde. Zaraz mi się przypomni może. No, trzeba było, kurczę, no, trochę napracować się na tym. O, tak powiem, nie wiem, czy to... Jakoś to zrozumieć, ale dobra, mniejsza z tym. Nie tędy. Dobra, i teraz mamy strach i go przestraszymy, tego frajera głupiego, tego trolusia. Gdzie jest troll? Gdzie on jest? No co jest? No i co mi po tym? Kurde, oczep się! Aaaa! Boję się! O ja pierdzielę! Spierdzielaj mnie stąd! Ja pierdziu! Kurde, żeby mnie ten głupi zombie nie zaatakował w piruny! Ja pierdziu! Spierdzielaj! Piernicza! Ha! Zombie dostaje! Wow, ja pierdzielę! Dostał ten goblin? Zajebiście! Chyba dostał, bo tam by latał z tyłu. Chyba dostał! Dobra, elegancko! O, tu jakieś mamy rzeczy fajne! Kurde, dobry jest ten głupi zombie. A, spierdzielaj mnie stąd, dobrze? A, ty spierdzielaj mnie stąd, głupi. A, nie dos... Ajajaj, ale żem dał się, kurde, teraz. Ajajaj. Spierdzielaj stąd, dobrze?
Kurde, fajne są zombie, powiem wam, w trójce, wiecie, fajnie zrobili. Tutaj to takie, powiem wam szczerze, tutaj zrobili takie, tak jak właśnie te, za bandyci, wiecie, zbrojo. A tam są takie fajne, znaczy to mumia, czekajcie, pomyliłem się. A tu mumii nie było, ale zombie też są fajne. Nawet podobne są praktycznie. Tylko ten ma zbroje właśnie założone, jest lepszy. A w trójce są słabi, w ogóle te wszystkie potwory. Ale też z drugiej strony trzeba mieć lepszy ekwipunek, wiecie. Tam są w ogóle fajniejsze bronie, bo ja wam w godziku, wiecie, w trójce. No wy zrobili właśnie na start, na przykład właśnie zmierz bogów, ten dodatek właśnie, ten już, o jest ta, dodatek do godzika trójki właśnie, zrobili właśnie, że ma się 10 poziom, a też ostatnio sobie zobaczyłem, znaczy sobie zainstalowałem właśnie go, i właśnie zobaczyłem, że to jest edycja rozszerzona, bo kupiłem sobie właśnie w sklepie właśnie komputerowym właśnie wszystkie części godzika, co nie? I patrzę, kurde, edycja rozszerzona, serio? A ja miałem normalnego godzika, znaczy bez tej edycji rozszerzonej właśnie tego zmierz bugów, jak tak można nazwać ją. Ale trójka, powiem wam, z tymi dodatkami, ten content mod 2.6 chyba, czy 2.5. Nie wiem, teraz trudno powiedzieć mi, jakie są te właśnie te mody, coś takiego, ale też to dobre jest, ponieważ gra jest jest bardzo dobrze zoptymalizowana właśnie. Ale powiem wam, że na tamte lata gra ta jest po prostu mega. Można wrócić do tej gry ponad, kurczę, po 20 latach nawet można wrócić do tej gry. Serio. Kurde, ten zombie to też mocny jest, powiem wam szczerze. W ogóle mocny jest on tu w tej części. Nie cierpię tu zombiaków. W ogóle nie cierpię tych wszystkich stworzeń, wiecie? Czy tych potworów. Stworzenia potwory to jest to samo tam. Tak samo jak ten, właśnie Morrowind, wiecie? Morrowind właśnie. Też fajna gierka, powiem wam. Stara, właśnie... Nawet w tych latach co Gothic powstał, tak mi się wydaje. Też jest 2003 roku. Nie ma czego plądrować. Teraz to nie pamiętam za bardzo, wiecie? No i co teraz? Mam to pozbierać sobie? Dobra, cicho, bo tu coś będzie zaraz. Tak myślę. Może ja mam to pozbierać sobie? A sobie wezmę z ciekawości, a co tam? No i co teraz? I co mam teraz robić? Coś tu zaraz... Zaraz coś się tu zostanie, na pewno. Tylko nie wiem, dlaczego go nie ma. Nie pojawia się. Gra się zbugowała znowu, serio? Nie wiem, dlaczego się nie chce pojawić. Dziwne. Ale złota, ja pierdziu! No, to mi się podoba. W takich kufrach może być złoto, ale nie... Tylko 5 sztuk złota na przykład, lub mniej nawet. Dobre, przecież świątyni poszedłem. Przecież to tutaj jest. Bo nie wiem, dlaczego nie chce się w ogóle... Dziwne bardzo. Ojajaj, co mam tu teraz robić? Czekać na niego, czy co? Nie wiem. A, dobra, wiem, a... Czekajcie, właśnie. Wow! Reaktoru, przyzywam cię, Kłachodronie, pradawny przywódco kasty wojowników. Cześć, Kłachodronie. Dlaczego zakłócasz mój spokój, strażniku? Jak on wygląda, bo nie widzę za bardzo go. Powiedz mi, z czym do mnie przychodzisz? Kraj rozdzierają trzęsienia ziemi. Nie widzę go za bardzo. Zrobimy, ale nie chcę z tym. Zatopiona.
Nic już nie możemy zrobić. A Jarkandar spadł gniew Adanosa, który zniszczy wszystkich niewiernych. Fajnie gada, powiem wam szczerze. Pozwól mi wejść do świątyni Adanosa. Świątynia ma pozostać zamknięta na całą wieczność. Ajajaj, serio? Zdecydowała rada. Aj. Ktoś dostał się do świątyni Adanosa. Niemożliwe! Sam zablokowałem bramę. Nie można jej sforsować. Czyżby? Właśnie. Ale ja wiem, kto tam poszedł. Wy też wiecie. Przykłaczać. Człowiek twojej pozycji nie może się tak do mnie zwracać. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Jeśli naprawdę potrzebujesz mojej pomocy, będziesz musiał udowodnić swe intencje. Odpowiedz na moje pytania, abym miał pewność, że nie wyjawię tajemnic obcemu. Oj. Czekajcie. Zapiszę sobie grę. I teraz na te pytania trzeba będzie odpowiadać, serio! Zadawaj swe pytania. Jestem Kłahodro! Przebudziłem! Do której kasty? A chuj wie! Nie wiem! Co się stanie, jak wezmę na przykład to? Ale to... zobaczymy. Uzdrowiciele! Nie wierzę! Lepiej wróć! Aha, to... Zadawaj swe... Do której... Dobra! Strażnicy pewnie umarłych. Tu, pewnie, że do tej... strażnika umarłych pozwoliły cię mnie obudzić, to prawda. Jeśli naprawdę jesteś tym, za kogo się... Za wyjątkiem, kto niegdyś bronił mieszkańców Jarkandaru przed wrogimi atakami? Oh my god, nie wiem. To? Kasta wojów. Kto może wydać mi bezpośrednio... Nie wiem, kurde. Kapłani. Kto jest odpowiedzialny? To? Uzdrowić. Kto ma decydujący głos? Nie wiedziałem, tego to nie wiedziałem. Specjalnie, ja to na chama biorę, wiecie, te pytania, bo nie wiem. Które to pytanie? Piąte, szóste? Uzdrowiciele. Kto łagodzi cierpienia? Nie wiem. Uzdrowiciele. Kto zamknął po... A chuj wie! Jakie by to pytanie? Kto zamknął co kurw? Ja pierdzielę, jakie pytania zajebiste zadaję, kurw! Nie wiem. Twoje odpowiedzi są tak niepomo... Ja kurwa złe! A chuj ci w dupę! Zadawaj... Ja pierdol... Kurwa! Strażnik... Kto niegdyś... Ej, nie wiem, kto bronił, kurde! Jeju! Kasta wo... Kto może wydać mi... Nie wiem! Nie Kapłani. Wiem, kurde! Kto jest odpowiedzialny? Kasta wo... Kto ma Nie wiem, kurde! Uczeni. Kto? Kto co, kur... Uzdrowić. Kto zamknął? Skąd mam to wiedzieć? Dobrze. Ufam ci. Ufam ci? Zaufaj mi. Nie, trochę mi melodia. Melodia nie pasuje do tej piosenki. Tego, Cleaver. Jakiś parszywy drań dostał się do świątyni Adanosa. Jeśli natychmiast nie wpuścisz mnie do świątyni, rozpęta się tu piekło. Niemożliwe! Trzecia wojna światowa będzie, kuciku. Nie, czekajcie, czwarta! Bo przecież jak wiecie, w Syrii jest wojna, w Afganistanie, wiecie, w Rosji, Ukraina, wiecie, to jest wygląda na to, że ten kardymon się wygadał. Nie, żartuję, moi drodzy. Widziałem to na Ale nie, wszystko to jest wina Tuska. Weź zatem słowo, które... Ale dobrze, że dzisiaj jestem premierem, kurde, całym. Obiecywał tablety i co? I gówno obiecał, kurde. No i tam, ale to ja będę tam wypowiadał się na ten temat. Nawet tak nie lubię polityki, tak nie lubię. Dobiega końca. Zaczekaj, o co chodzi z tymi komnatami?
Gasną me siły. Żegnaj. Spotkamy się ponownie w krainie umarłych. Nie wiem, kiedy będzie ta... jak się tu pogadać? Kurwa, jaki dźwięk, jak piła, kurwa, jakaś. Słyszeliście ten dźwięk? Kurwa. Ja pierdziu. Czekajcie, nie mam już tego... Nie mam już tego... Ha. O, dziennik Greka. Co tam w ogóle pisać? Mam już dojść z tej plaży, wokół tylko piasek. Aha, swędzi ci wszędzie. No dobra, to ja nic i tak ci nie poradzę, Greku. Że cię coś tam swędzi. To wy sobie masz abol dupy i nie bądź, może ci nie będzie swędzić tam. Nie, teraz sobie żartuję przecież Greka. Ale w ogóle nie lubię piratów i nie lubię w ogóle tych bandytów. W ogóle nie lubię bandytów. A bandytów będzie w trójce łopotąd. Dużo, masa będzie ich. Najwięcej to będzie, wiecie, czego w trójce właśnie? Orków i buntowników. A, jeszcze tych, asasynów właśnie, jak wiecie. Albo jeszcze dużo będzie tych. Najbardziej mi się podobało, wiecie, jakie miasto w trójce? Najbardziej mi się podoba... Chodź tu, goblinie. Jak cię odjąłem? Chodźcie tu, kurde. Będą mnie atakować skurczy byki jednym. Spierdzielajta, kur... Ja pier... Jakie kurwa tych goblinów nie lubię. Ja pierdzielę. A, dobra, ostatni raz już kurde klnę, bo tam nie... Nieładnie tak mówić, wiecie? Ale nie wkurzają już te gobliny, trzeba kurde się powkurzać trochę na tych goblinów. Nie ma czego flądrować. Ja tak samo jak pamiętam kiedyś, jeszcze rok temu, co nie? Jak zacząłem Ghetto San Andreas, co nie? To tak się też powiedziałem. Trochę chrypka, kurde, mam. Trochę chrypki mam, ale dobra. Jakoś dam radę. Czekajcie, gdzie ja w ogóle zapisałem? Tu chcę zapisać, na tym, na 56, nie na tym pierwszym. Pamiętam w trójce, znaczy fu, co ja głupio, co ja mówię kurde w trójce, boże. Też już... Aaaa, nie! Nie atakuj mnie! Aaaa, boję się. A, kurde, nie, tylko nie to. Nie! Spierdzielaj mnie stąd, głupi trolu. Troll. Nie lubię trollów. A co mówisz o czarnych trollach jeszcze? Jeszcze są właśnie lepsi. Te trolle. Pamiętam, że kiedyś było, to było chyba już... też było to w GTA San Andreas właśnie. Pamiętam, powiedziałem... A teraz jedziemy do tych głupich policjantów. Pamiętam, to był najlepszy tekst mój. Jeszcze kurde... ten, znajomi moi mówią w szkole. A teraz pojedziemy do tych złych policjantów. Nie, serio, oni są źli, powiem wam szczerze. Bardzo. Czekajcie, tu mamy teleport. Dobra, i to będzie chyba już, tak mi się wydaje... Tak mi się wydaje, że to będzie już... I to będzie już chyba... Tak mi się wydaje... koniec Argendaru, tylko trzeba będzie jeszcze dorwać tego kruka. I będzie chyba już... Wszystko skończone tutaj, tak myślę. Myślałem, że się wyrobię w jednym odcinku, ale jednak nie, ponieważ no trochę długo mi zajęło też. Gdzie są w ogóle magowie wszyscy? Gdzie oni się kućwa pochowa? A tu są, dobra. Nie widziałem was w ogóle. Saturasie. Problem z bramą u wejścia do świątyni został rozwiązany. Duch przemówił? Tak. Tak, wiesz, przemówił. Jak dostać się do świątyni? Wiem. Tak. Zdradził też, co się w niej znajduje. Mówił o potężnym mieczu oraz o komnatach Potężny Adanosa. Miecz! Wow! Adanosa! Jak mogliśmy być tak krótkowzroczni? Wskazówki w tym mieczem może być jedynie szpon Beliara. Musimy jak najszybciej przejść przez komnaty i zdobyć... Okej! Okay. Czym są komnaty Adanosa? Wiem, że brama ma tylko przeszkadzać w wejściu do świątyni. Jednak w środku są trzy komnaty, które powinny... Jeśli zdobędziemy wszystkie relikty i rozwiążemy ich zagadki, będziemy mogli dostać się do Nie wiem, czy Kruk rozszyfrował sekrety świątyni. Jeśli tak zrobił, to mamy duży problem.
ty masz problem, ja nie mam problemu. Co to za szpon Beliara? Żartuję. To wcielenie zła. Saturasie, żartuję przecież. Beliar stworzył ten miecz własnoręcznie. Każdy, kto nim włada, posiada potężne narzędzie zniszczenia. Co? Im silniejszy jest właściciel broni, czyżby tak mówisz? Tym większa Saturasie? Moc szpona. Jedynie ktoś wielkiego ducha, i to jasne, dlaczego przynieśli dobra to narzędzie zła do swojego miasta, dobra, chciwość już sprawiła, że ci aroganccy głupcy nie chcę słuchać. Pozabijali się nawzajem. Na tym się nie skończyło. Gniew Ada... Dobra, już skończyłeś. Twórcy portalu dobrze zrobili, ukrywając rzeczy przed resztą świata. Cóż za tragiczny koniec tak wspaniałej kultury. Teraz rozumiesz doniosłość swojej misji? Kruk jest silnym wojownikiem, zaślepionym rządzą władzy. W jego ręku szpon stanie się narzędziem zniszczenia. Nie wolno mu dostać tej broni. Inaczej czeka nas zagłada. Ojeju, jeszcze będzie gadanie. Co dokładnie powiedzieć? Nie wiemy wiele na ten temat, ale miejmy nadzieję, że rozpoznasz ich znak. Naprawdę bardzo mi przykro, że nie mogę bardziej ci pomóc. Weź relikty, niech Adanos zmiłuje się nad nami, może nie jest jeszcze... Dobra, już niech... Ja pierdzielę, ale on pieprzył głupoty jak nie wiem co, serio. Czekajcie, o właśnie. Nie! Czekajcie, gdzie jest ten kolejny mag? Riordian, Merdarion, Myxir. Tu jest ten Merdarion. Nie wiem, czy możemy z nim pogadać, zobaczymy sobie. Nie mogę, dobra, idziemy dalej. Do Myxira, chyba z Myxirem możemy pogadać. Kto tam jeszcze jest? Kronos, Kronosik, no tak. Tylko nie wiem, gdzie on się pochował. Odłóż broń! Dobrze, hey, przepraszam. Rozmawiałem z Kronosem. Wow. Więc naprawdę to wprost niesamowite. Kto wie... Dobra, o już skończył, ale ten to mało gadał, kurde, i mi się taka rozmowa chwila podoba. Bardzo, a dobra, z tym nie mogę. To cóż, co nas czeka teraz? Szpon Beliara i Komnaty Świątyni. Mhm. Tego tu nawet nie zrobimy, ten meandry umysłu, to jest popierdzielona misja, nie wiem co. Do wody, a to dopiero pójdziemy po tym mieście, tak można powiedzieć, a później zobaczymy, co tam będzie. Dobra, teraz czekajcie. My mamy założoną jako zbroję, czekajcie, sobie zerknę z ciekawości, tylko nie wiem, gdzie te zbroje są. A na górze, do. O cholera mi te kamienne tablice, te kolorowe, what the fuck. My mamy... Aha, zbroja Sądzika Kruka, oni mnie wpuszczą, dobra, spokojnie. No teraz... Ale jako... Dobra, to idziemy jeszcze do tego... Do tej świątyni, jak coś. Do obozu bandytów, dobra, jesteśmy. Torus. Hej, ty! Torus, nie pogada ze mną, ja... nawet nie pogada ze mną. Ale w trójce to się zemści na mnie. Oj. Za bardzo go nie lubiłem, kurde, w trójce. Najbardziej go lubiłem, wiecie, w jakiej części? W jedynce. W dwójce za bardzo nie, bo on się przydobował... Czy jakoś jak się mówi, mniejsza z tym. Do tych właśnie bandytów, wiecie. I on sam bandytu jest, a wcześniej był właśnie strażnikiem miejskim. Ale i tak nadal ten klimat ma ta gra, kurczę. Najbardziej to ja lubię tych pięciu znajomych. Znaczy, no, znajomych Bezia. Lester właśnie, Milton, Diego... co tam, kto tam jeszcze jest? Milton, Diego, Gorn właśnie. O, Gorn jeszcze właśnie. On był najlepszy. Gorna to ja bardzo go lubię, powiem wam szczerze. Bardzo go lubię. Diego też lubię, powiem wam szczerze. Pamiętam kiedyś, była taka misja od Miltena, żeby zabić... to w trójce oczywiście. Tylko nie wiem, czy to był... Jakiś tam dodatek jeszcze, wiecie, do trójki. Czy jakieś tam... Były misje chyba jeszcze dodane, wiecie. Jeszcze od tego były dodane, od... Zombie! Kurde, źle poszedłem, fuck! I znowu źle poszedłem, ajś! Cholera jasna, pomyliłem drogi, ja pierdziu. Ale oni są słabi, ale nie chcę ich atakować za bardzo znowu. Co nie to kurwa co nie to odpierdzielają? Oni idą tutaj?
Aha, się zaklinował. Dobra, fajnie. Dobra, on się zaklinował, to dobrze, fajnie. Chwila, która to muszę przeczytać o tablicę znowu? Kurczę, bo tu drzwi żeby się otworzyły, wiecie. No. Ojojojo. O, otwarte! Myślałem, Jezu! Jak się ta gra zbugowała, Boże! Jeredra Kantar. Wow! Ale beka! Zawaliście! Jak mi się to podobało to! Kurczę! Nie tu! Fuck! Czekajcie, zmienię nazwę 57. Ja sobie tak zapisuję, żeby wiedzieć. O, nie wiem czy wam pokazywałem już. Ponad gramy już. Widzicie? 31 godzin już? Jak? Wow, długo. Myślałem, że będzie 27 czy 8, a jednak będzie 32, jednak około. No niestety, gra... tam widziałem na jednej stronie chyba, że zakończenie gry było maksymalne chyba 61 godzin. To jest jak jakby 3 godziny. Jakby ktoś grał cały dzień, całą noc. Wiecie? To by było... Oj, kurde, łeby bolał, jak nie wiem co. Ja tam gram już ponad... 8 miesięcy w tą grę, około, wiecie, przerwa była jeszcze. I tak dalej. Bo niepotrzebnie zacząłem właśnie Wiedźmina jedynkę, wiecie, a tak bym sobie skoczył Gucika, ale Wiedźmin mi się bardzo podobał też. Później dwójkę zacząłem, znaczy najpierw tak była dwójka, później GTA 3 zacząłem właśnie. Później właśnie jeszcze skoczyłem Outlasta właśnie, dodatek Whistleblower. Teraz czekamy właśnie na dwójeczkę. Dwójeczka będzie dopiero pod koniec tego roku, 16 właśnie, o już mamy nowy rok właśnie. Zapomniałem, już dzisiaj mamy piąty, kurde, jak to szybko leci ten czas, oj, oj, oj. Bardzo szybko leci. Właśnie dopiero pod koniec, znaczy jakoś tak czytałem, że będzie dopiero pod koniec jesieni, czy jakoś tak, czy w jesień. Nie pamiętam się tak za bardzo, ale coś takiego będzie. Na razie sobie dam spokój, jak mówiłem właśnie w którymś odcinku chyba z Gotika, nie pamiętam już, bo ja nagrywam te odcinki, już nie pamiętam, co ja mówiłem w poprzednich już. Mówiłem, że... jeszcze nagram, ale to dopiero jakaś będzie przerwa, wiecie, z 3 miesiące 4, żeby było od horrorów jakaś przerwa. Tak myślałem jeszcze drugą część właśnie Amnezji, bo jeszcze jest najnowsza część właśnie 13 roku, jakaś tam Machine for Pigs. To jest właśnie maszyna świń, czy jakoś tak? Nie pamiętam za bardzo tytułu, wiecie, na polski, żeby przetłumaczyć. Jeszcze tak myślałem właśnie nad Somo, wiecie, Soma właśnie też nowy horror z 2015 roku. A jeszcze The Evil Within skończymy właśnie, nie wiem ile nam to zajmie też, pewno długo. Jeszcze właśnie chciałem Wiedźmina zacząć, trójkę też właśnie w tym roku, ale jednak dopiero zaczniemy sobie w 17 roku. Troszkę będzie przerwa od Wiedźmina właśnie, niestety. Ale to nie będzie nie będzie długa właśnie. Bo jakbym zaczął na przykład dwa lata później, co nie, to by było trochę, no, od Wiedźmina trochę długo by zajęło to. Ale nam pewnie zajmie też z rok może nagrywanie tej gry, bo jak wiecie, to jest bardzo długa gra. Właśnie jednemu zajęło ponad 150 odcinków chyba, temu, Sarge'owi, Rockowi chyba zajęło też około 130 iluś filmów, chyba miał 130 iluś filmów chyba. Kto tam jeszcze? Właśnie najmniej chyba miał odcinków, co nie nagranych, chyba Seto mi się tak wydaje. Miał chyba 60, 70 chyba. A nie wiem jak było u... Nie wiem czy to Wiśnia chyba, też oglądam właśnie Wiśnię, to jest Feomadar inaczej. On miał chyba też około 60 chyba nawet. Nie pamiętam już, nie pamiętam za bardzo. Coś takiego, ale Seto, biorąc pod uwagę jeszcze, on poboczne zadania właśnie robił na live'ach właśnie, na streamach. Ale ja za bardzo tam live'ów nie oglądam, streamów właśnie rzadko oglądam. Pół godziny, kurde, obejrzę, później wyłączę. W ogóle streamy mnie nie ciekawią za bardzo. Jak na przykład fajna gierka, to obejrzę sobie z godzinkę, albo nie wiem, no, tak jak mówiłem, pół godziny właśnie. Właśnie, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, teraz tak, chwila, bo tu są jakieś zygzaki, kurde, ledwo co widzę, bo słońce wyszło znowu, ja pierdziulu. Ojeju, nie lubię słońca jak wychodzi, jeju. A ja mam monitor naprzeciwko, kurczę... Jak to się nazywa? Naprzeciwko okna właśnie, słońce wyłazi. Ale kurde, w tym roku, uj, w styczniu mróz trzyma. U mnie chyba teraz jest... Patrzyłem rano, minus 19 aż. Ale to wiecie,
zanim ją prześlę, to trochę nam zajmie tego czasu. Ale niedługo, zaraz pogoda się zmieni, spokojnie, wytrzymacie chyba. Jakoś się wytrzymało, kurczę, bo kiedyś było też minus 20 chyba, czy minus 30, a ludzie, kurczę, marudzą, że zimno, ale trzeba się przyzwyczaić właśnie. Tu troszkę już powiedziałem o tym, o tych grach, kurczę. Troszkę nie na temat, ale co będę tam mówił. Żebym niczego jeszcze nie zapomniał, to dodam może jeszcze coś, tylko już mówię tam co. No, Wiedźmina trójkę na pewno sobie zaczniemy dopiero w kolejnym roku, na pewno 17, jeżeli dożyję tego roku, nie wiem jak to będzie. Czy mi się komputer popsuje, czy nie. A i tak będę musiał pewnie sobie niedługo już te właśnie podesłały sobie wymienić. Bo już mam rok ten komputer, a jak czytałem właśnie na jakimś... na jakiejś stronie chyba, że komputer trzeba wymieniać co 4 lata, coś takiego. Ja miałem ten stary komputer chyba 8 lat i w ogóle nic nie wymieniałem. Po pierwsze tak, nie wiedziałem co wymieniać. Po drugie, pierwszy raz miałem komputer właśnie w życiu. Po trzecie, co tam jeszcze? No za bardzo nie wiedziałem jakie rzeczy w ogóle wymienić. Właśnie jaki dobry procesor. I tak miałem 3 rdzeniowe, czy jakoś jak się mówi. AMD pchnął coś tam. Chyba 3, bo tam było 3 CPU, czy jakoś jak się pisało. Teraz mam właśnie 2-rdzeniowy, troszkę słabszy, ale w niektórych grach 60 FPS wyciągnie, na przykład no ale pod uwagę biorąc jeszcze Gothic ma kartę graficzną na rekomendowanych 64 mega, to się nie dziwię, a 2 giga aż. Ale i tak dobrze, to nie mam kurczę jeszcze na właśnie gry ustawione na Full HD, nie mam takiego monitora właśnie, ale tak myślałem sobie kupić. Ale nie teraz, na razie nie teraz, nie. Teraz właśnie mam jeszcze... Oj, nie będę już tam wam mówił, ale sobie kiedyś kupię sobie taki monitor. Wiecie, Full HD albo 21:9. O, to by było coś, takie kurde, większe. Na całe biurko. Coś takiego może być na całe biurko. Nie wiem ile moje biurko ma tak centymetrów. Nie wiem, mniejsza z tym. Kiedyś wam powiem może, jak sobie przypomnę. Jack zobaczy sobie na tym, na metrówce właśnie, o. Ale taki monitor jest zajebisty po prostu. Ale z drugiej strony on jest... Pierwsze... Za bardzo on mi się nie podoba, wiecie? Bo on ma w ogóle dziwny kurde... Właśnie ten... Matrycę czy jakoś tak, bo on jest taki... Długi, tak? A nawet ten... Właśnie długi jest bardzo, wiecie? On ma chyba... Nie wiem... On ma chyba 27 cali, coś takiego chyba. Czy nawet więcej, chyba 30. Coś takiego. To prawie całe biurko by zajęło mi. Chyba 30, nie wiem. Nie powiem wam teraz, ale ma chyba 30. Właśnie jak chcecie zobaczyć sobie na blogach tego, mów po ludzku właśnie, ludzku, przez C, nie przez ludzku, przez, no wiecie, ludzku. No ludzki, czy jakoś tak, tylko przez C właśnie, tam zobaczycie, no napiszecie sobie tylko Lucek i będzie, o. On ma chyba około 90 tysięcy teraz subów, chyba, nie wiem, nie oglądam tego za bardzo też. Zobaczycie sobie na jego vlogach właśnie, jaki ma monitor właśnie, pamiętam, oglądałem właśnie, na jego vlogu był filmik, tam dziewczyny chyba się rozbierały, tak mi się wydaje. I niektórzy się śmieją właśnie, że... O, jaki podrywacz, kurczę. Nie, w ogóle jego grupa też jest nawet fajna. Niektórych ludzi już zbanował taki Mariusz jeden, bo jestem w tej grupie, właśnie należę. Nawet polecam tą grupę, można się pośmiać z tych niektórych osób. Tam właśnie też mój znajomy jest, właśnie w tej grupie jest też... W ogóle dużo osób jest, nie wiem, nie pamiętam już ile tam tych jest, tych ludzi już w tej grupie, ale chyba około 2000 na pewno, albo więcej, no może nawet, nie wiem. Ale dużo ludzi też jest właśnie już zbanowanych, bardzo dużo, na przykład taki Hubert, kurczę, nazwiska nie pamiętam, Hubert, nie pamiętam nazwiska, ale to mniejsza z tym, Hubert właśnie. Nie pamiętam już za bardzo, wiecie? Ale dobra, mniejsza z tym, to ja będę was już kurde trzymał jeszcze. Znaczy, to ja was... Nie chcę, żeby taki długi film właśnie był. Czy ten filmik z Gothica właśnie, bo on pewnie zajmuje już na pewno z 40 minut. A mi się nie chce za bardzo renderować takich długich. Ale to szybko szybko właśnie zleci te renderowanie, wiecie? Nawet jakbym nagrywał 2 godziny, to i tak by szybko poszło. No wiecie, jakbym miał ustawione... ustawione na właśnie na... Nie wiem, nie pamiętam jak to się... Kurde, jakie tam są te... Ustaw priorytet chyba. Najwyższy chyba mam. Albo najniższy na pewno nie, maksym... Normalny nie, chyba...
maksymalny, mi się wydaje. Bo ja renderuję właśnie w Camtasia. Szybko renderuję ten film, ten program właśnie, bo w Vegasie jak wziąłem na... Właśnie na chyba maksymalny, nie byłem tam już. To mi się aż kurde program wyłączył, wiecie. W ogóle Vegas to nie dla mnie ten program jest w ogóle. Sony, znaczy Camtasia jest dobra, bardzo. Polecam też, bo ona jest bardzo łatwa. Nawet Szymon jej używa właśnie i sam właśnie używa tego programu. Nympha właśnie używa, ja wiem, właśnie Vegasa właśnie używa. Niektórzy też właśnie używają na przykład tego, Adobe Premiere Pro, na przykład nie wiem, 13, 14 chyba jest, albo jest jeszcze taki program Elements. Adobe Premiere, chyba Elements, czy jakoś tak. Ale ten program bardzo mi się nie podoba, bardzo mi się nie podoba. W ogóle, kiedy chciałem zrenderować film, to kurde, na początku miałem pełny ekran, a później miałem kurde, wiecie, pasy po bokach i na górze właśnie, i to trochę powiem... Lujowe wyglądało właśnie. Ale dobra, ja was już nie będę trzymał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!